Jak wybić się na YouTubie w 2020 roku? Na co zwrócić szczególną uwagę i co warto wiedzieć, aby zdobyć suby na YouTubie w tym roku? W tym wideo pokażę Wam aż 7 najważniejszych czynników, które zdecydują o tym, czy osiągniecie sukces na YouTubie, czy też nie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. YouTube, czyli druga największa strona w sieci, z miesiąca na miesiąc ewoluuje i się zmienia. Nie zawsze są to zmiany na dobre, no ale cóż, my, biedni, mali twórcy, musimy sprostować wymaganiom, jakie się przed nami stawia. W związku z tym chciałbym pokazać Wam najważniejsze czynniki, jakie mają wpływ na to, jak wybić się na YouTubie i zdobyć subskrypcję. Okej, zaczynamy. Pierwszym czynnikiem jest regularność publikowania. Powtarzam to nader często, ale prowadzenie kanału na YouTubie to maraton, a nie sprint. Jeżeli ktoś myśli, że nagra 5-10 wideo i osiągnie sukces po 2 miesiącach pracy, to muszę wyprowadzić go z błędu. Jeżeli planujesz rozpoczęcie swojej przygody na YouTubie, powiedz sobie, że cokolwiek by się nie działo, będziesz przez okres np. minimum 6 miesięcy nagrywać nowe wideo na kanał. Po tym czasie zobaczysz, jak sprawy będą się miały. Możesz też zrobić tak jak ja i zamiast przedziału czasowego powiedzieć sobie, że dodasz 100 wideo na kanał i zobaczysz, co się wtedy wydarzy. Takie podejście nie zniechęci Cię do działania w pierwszej fazie rozwoju kanału na YouTubie, która w mojej ocenie jest najtrudniejsza. Wtedy to nie mamy jeszcze żadnej widowni i tworzymy filmy sami dla siebie lub dla bardzo wąskiego grona widzów. Konsekwencja naszego działania pokaże algorytmowi, że publikujemy nasze materiały sukcesywnie i nasz kanał może zostać przedstawiony szerszemu gronu widzów. Drugim aspektem tego, jak wybić się na YouTubie w 2020 roku, jest jakość tego, co serwujemy. Czasy amatorszczyzny się skończyły i dzisiejszy widz pragnie otrzymać wideo stojące na jak najwyższym poziomie. Jeżeli nie spełnimy tego warunku, no cóż, na YouTubie jest tyle innych ciekawych propozycji do oglądnięcia, że widz musi wybierać z wielu różnych opcji, ponieważ nie starcza mu najzwyczajniej w świecie czasu na zobaczenie wszystkiego, co ma do zaoferowania ta platforma. Słabej jakości materiały są bardzo szybko przez większość widzów opuszczane na rzecz tych lepszych. W związku z tym nasze wideo spada w rankingach i ląduje na bezdennym dnie pojemnika zwanego YouTube, gdzie nie dociera żadna widownia. Dochodzimy w tym miejscu do trzeciego aspektu, jak wybić się na YouTubie w 2020 roku, który wynika niejako z jego poprzednika. Chcąc utrzymać widza, musimy więc tworzyć profesjonalne wideo. Jak to zrobić? Oczywiście musimy znać się na montowaniu wideo. Jak sami zresztą widzicie, to wideo, tak mi się przynajmniej wydaje, jest stworzone w profesjonalny sposób. Wszystkie przejścia do kolejnych tematów są płynne i nie słychać, żebym zastanawiał się, co dalej powiedzieć. Montaż jest więc kolejną umiejętnością, która jest niezbędna w osiągnięciu sukcesu na YouTubie. Pewnie sobie teraz myślisz, no tak, ale ja nie umiem montować wideo. Ja też kiedyś tego nie umiałem. Na YouTubie możesz jednak znaleźć niesamowitą ilość darmowej wiedzy i nauczyć się, jak robić to sam. Możesz również na przykład skorzystać z mojego autorskiego kursu rozwoju i zarabiania na YouTubie Zdominuj YouTube'a, w którym pokazuję krok po kroku, jak tworzę wideo takie, jak znajdują się na moim kanale. Jak również pokazuję, w jaki sposób krok po kroku rozwijać swój kanał i zacząć na nim zarabiać. Więcej informacji na temat samego kursu znajdziecie na stronie zdominujyoutube.pl. Link do strony znajdziecie oczywiście w opisie tego wideo. Zapraszam na nią serdecznie. Kolejną niesamowicie ważną sprawą, jak wybić się na YouTubie w 2020 roku, jest długość naszych materiałów. Zasada jest prosta. Im dłuższe materiały wypuszczacie, tym lepiej. Zauważyłem, że znakomita większość wideo powyżej 10 minut pozycjonuje się znacznie, znacznie lepiej niż materiały krótsze. Bierze się to stąd, że im dłuższe jest dane wideo, tym dłuższy jest średni czas jego oglądania i pozycjonuje się ono lepiej. Oczywiście nie myślcie sobie, że nagracie byle jaki materiał na pół godziny i zawołujecie stronę główną na YouTubie. Tak to nie działa. Kiedy jednak wasze filmy dostarczają wartość i widz, który je ogląda, spędza u was sporo czasu, daje to jasny sygnał algorytmowi. Hej, to wideo jest dobre, pokażmy je większej ilości osób. Zobaczcie. Sekcja popularnych wideo na YouTubie. Tutaj znakomita większość materiałów, jakie są promowane, posiada ponad 10 minut długości. Tak samo zresztą sprawy mają się w sekcji sugerowane wideo. Tutaj polityka YouTube'a jest jasna, jak słońce. Krótkie wideo muszą zostać zdominowane przez te dłuższe. Dlatego też zachęcam Was do tworzenia dłuższych materiałów, ponieważ to zaprocentuje w przyszłości. Jak sami zresztą widzicie, to wideo posiada odpowiednią długość i mam nadzieję, że algorytm zauważy moje starania. Kolejnym niesamowicie ważnym aspektem, jak wybić się na YouTubie, jest jakość naszych subskrybentów. Co to oznacza?
Czy nasi widzowie muszą pochodzić tylko i wyłącznie ze szlachetnych rodów, a w ich żyłach ma płynąć błękitna krew? Nic z tych rzeczy. Chodzi o to, aby nasi widzowie kochali to, co dla nich tworzymy. Jeżeli po wypuszczeniu naszego wideo nasi subskrybenci natychmiast otworzą materiał, jaki im podsyłamy, zobaczą film w całości, pozostawią łapkę bądź komentarz pod wideo, a nawet udostępnią materiał w social mediach, to możecie być z siebie dumni, ponieważ stworzyliście znakomitą widownię, która wspiera wasze działania. To prowadzi nas do prostego stwierdzenia, że wcale nie ilość widzów ma znaczenie, ale to, w jaki sposób reagują na to, co robimy na naszym kanale. W związku z tym lepiej jest mieć mniejszą widownię, ale za to taką, która ogląda to, co robimy, niż posiadać tysiące subskrybentów, którzy są zimni jak lód i nie interesują się naszymi materiałami. To prowadzi do bardzo prostego faktu. Puste subskrypcje, czy wszystkie sub za sub, nie mają najmniejszego sensu i prowadzą jedynie do podbudowania naszego ego, ponieważ... O, dobiłem właśnie do 200 subskrypcji. Jak więc sprawdzić, jak nasz kanał oddziaływuje na naszych widzów? Istnieje kilka sposobów. Pierwszym z nich jest sprawdzenie klikalności naszych miniatur. Możemy to sprawdzić, wchodząc do nowego YouTube Studio, następnie w statystyki kanału i zasięg. Tutaj mamy tak zwany współczynnik klikalności miniatur, który pokazuje, jak nasze miniatury się spisują. Zasada jest bardzo, bardzo prosta. Im jesteśmy bliżej dziesiątki, tym lepiej, ponieważ widzowie klikają właśnie w nasze wideo. Drugim, jeszcze ważniejszym czynnikiem są powiadomienia, a raczej ich odbiór. Tutaj mamy dwa rodzaje widzów, którzy włączyli w subskrypcję. Pierwsi z nich to subskrybenci, którzy włączyli wszystkie powiadomienia z naszego kanału. Typowy wynik w YouTubie to, jak sami zresztą widzicie, od 10 do 30%. U mnie jest to ponad 38%, także jest to, no, nie chcę się chwalić, niesamowicie dużo. Drudzy to subskrybenci, którzy włączyli wszystkie powiadomienia z naszego kanału oraz powiadomienia YouTube. Typowy wynik w YouTubie to od 5 do 20%, no i tutaj też jestem w czołówce, ponieważ współczynnik ten u mnie wynosi ponad 23%. Pokazuje to, że widzowie kanału Sprytny Pieniądz z chęcią oglądają moje wideo. Polecam wam więc sprawdzenie tych dwóch współczynników i zastanowienie się, jak możecie je poprawić. Kolejnym sposobem, jak wybić się na YouTubie w 2020 roku, jest analizowanie naszych wyników. Nowa wersja YouTube Studio daje nam ogromne możliwości obserwowania, co działa u nas, a co nie. Na przykładu możecie sprawdzić, które wideo daje sobie najlepiej radę w określonym przedziale czasu, jak zmieniła się wasza ilość wyświetleń, tudzież subskrybentów, czy ona spada, czy nie, czy czas oglądania materiałów, subskrypcje, czy też zarobki rosną, czy spadają. Usiądźcie na spokojnie i przeanalizujcie wasze dane, ponieważ to bardzo procentuje. Wiedząc, co działa, a co nie, możecie tworzyć serię wideo cieszące się wielkim zainteresowaniem waszej publiczności, mając pewność, że nawet na etapie tworzenia dana seria będzie cieszyć się sporym zainteresowaniem waszych widzów. Kolejnym aspektem, jaki każdy YouTuber chcący wybić się na YouTubie w 2020 roku powinien znać, jest konkretyzacja naszego kontentu. W czym rzecz? Wielu twórców na swoich kanałach posiada tak zwany smar, mydło i powidło. Trochę vloga, trochę gameplayów i troszkę recenzji książek, słowem wszystko i nic. Taka taktyka prowadzi do adresowania swoich wideo do przeróżnych grup osób. Na nasz kanał trafiają miłośnicy gier, pasjonaci literatury i osoby poszukujące inspirujących ludzi. Później tego typu twórca dziwi się, że pomimo publikacji nowych materiałów i wzrostu liczby subskrybentów, jego filmy nie są chętnie oglądane. Weźmy teraz inny przykład. Kanał o majsterkowaniu, który publikuje treści typowo dla osób zainteresowanych remontami w domu. Na kanał nie trafi pasjonat gier czy literatury, a jedynie taka osoba, która rzeczywiście interesuje się tematem remontu czy też budowy. Każdy kolejny film, który będzie dodawany na kanał, będzie cieszył się sporym zainteresowaniem i nawet kiedy od czasu do czasu tego typu twórca stworzy Q&A czy jakiś konkurs, nadal będzie on chętnie oglądany przez swoich widzów. Wam polecam robić to samo. Osobiście skupiam się na dwóch tematach, które są połączone ze sobą tematycznie. Mianowicie kanał Sprytny Pieniądz, jak zresztą sama nazwa wskazuje, zajmuje się tematem pieniędzy, czyli zarabiania, inwestowania i oszczędzania. Dodałem również do tego część poświęconą właśnie rozwojowi kanału na YouTubie, ale wbrew pozorom jest to nadal tematyka powiązana z głównym nurtem kanału, ponieważ na YouTubie zarabiamy pieniądze w internecie. Jak widzicie więc, możecie łączyć pewne tematy ze sobą, ale trzeba robić to z głową, tak aby nasi widzowie wiedzieli, że główny content kanału się nie zmienia.
To już wszystkie aspekty, jakie przygotowałem dla Was na dziś. Mam nadzieję, że to wideo pomoże Wam w rozwoju Waszych kanałów i wybiciu się na YouTubie. Jeżeli to wideo przypadło Wam do gustu, zapraszam Was serdecznie do podesłania go swoim znajomym, jak również subskrypcji kanału Sprytny Pieniądz. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.